Mamy zachód słońca. Zbliża się do zachodu słońca. Jesteśmy w Piątnicy. Pod mostem. Słuchajcie, tu jest most. To jest pierwsza przeprawa przez Narew w miejscowości Piątnica. To jest w tej chwili tak zwany Stary Most, który wcześniej był nowym mostem, ale z uwagi na to, że tam w oddali mamy kolejny most, który był kiedyś starym mostem, był przez wiele lat nieużytkowany, ponieważ był rozebrany, były tylko same filary. I właśnie 20 kilka lat temu, ile dobrze pamiętam, został odbudowany. Na starych filarach został zbudowany nowy most, więc tamten stary most stał się nowym mostem, a ten stary most stał się, znaczy nowy most stał się starym mostem. Trochę to takie zagmatwane, ale tak a propos wyjaśnień. No i słuchajcie, tutaj może tego nie widać, ale to jest most, który w środku tych elementów konstrukcyjnych ma liny. Tutaj nawet jest, podejdę bliżej, pod filary. Tutaj są nawet takie rewizyjne miejsca, gdzie służące właśnie do naciągania. Tam dalej widać, że tam można wejść. Tu są takie kontrolne. Tu są liny, słuchajcie, tak do rzeczy. Tutaj są liny, to jest na linach, są jakieś rolki, przekładnie różnego rodzaju. Właśnie to jest jeden chyba z ostatnich już tego typu o tej konstrukcji mostów w Europie. Było ich dwa, ale z tego co kojarzę, to tamten już się zawalił, runął. Tutaj w tej chwili cały ruch tranzytowy, transportu odbywa się właśnie przez ten most, przez tą przeprawę. Przez tą przeprawę, więc on jest mocno eksploatowany. Tamten, ten nowy, bo może niektórzy zadadzą pytanie, dlaczego nie odbywa się przez ten nowy most, który został odbudowany na starych filarach. Po pierwsze, tutaj mamy prostą linię, czyli najkrótszą trasę właśnie ze zachodu, czyli z Warszawy na wschód, czyli tutaj Litwa, Białoruś, wszystko tutaj przez tą właśnie przeprawę się odbywa. Następnie z uwagi na to, że tamten most jest na tych starych filarach, tam ruch został ograniczony do 10 bodajże ton. Także cały tutaj ten transport odbywa się właśnie przez ten już wiekowy most. Nie powiem z jakich lat to jest konstrukcja, ale wiem jedno. Jedna z nielicznych w Europie, jak nie ostatnia już właśnie. Renia biega. Robi sobie zdjęcia, za chwilę jej pomogę, żeby miała pamiątkę. No a tak wygląda zachód słońca. Zajechaliśmy tutaj na chwilę, żeby zrobić sobie właśnie zdjęcia, bo ja już od dłuższego czasu przejeżdżałem tutaj i tak w okolicach godziny 19, po 19 jest naprawdę piękne światło. Zresztą już widzicie, jak to zaczyna wyglądać z minuty na minutę. To światło jest coraz bardziej takie, no nie chcę używać tego słowa, ale takie magiczne, takie specjalne światło, więc chciałem to sfotografować, no i w tej chwili nagrać. Już zrobiłem kilka zdjęć. Tutaj mieliśmy taką atrakcję, bo przepływał nam jacht. Ludzie nas pozdrawiali, widząc, że ja robię zdjęcia, robiłem nagranie, pozdrawiali nas, no bo Renia tutaj z tej perspektywy nagrywała, więc... No i czekamy na ten moment, kiedy słońce zajdzie troszeczkę dalej, gdy to światło zrobi się bardziej miękkie. A w tej chwili zrobiło już się chłodniej. Nie jest tajemnicą, że pod koniec lipca, czyli od Anki zimne noce i poranki, tak jak u nas, tak u nas się to mówi. Więc w tej chwili naprawdę noce są już chłodne. Więc teraz, gdy już słońce zachodzi, gdy ten dzień już jest krótszy, noc jest coraz dłuższa,
to robi się właśnie teraz chłodniej, taka jest przyjemna atmosfera, przyjemna aura. My właśnie czekamy na ten odpowiedni moment, gdy to światło będzie takie idealne wprost na zrobienie ciekawych zdjęć. Słuchajcie, cóż tu więcej mówić? Zobaczcie, jak to wygląda. Podziwiajcie. Tak jak my przyszliśmy tutaj, żeby spędzić chwilę na takim rozmyślaniu, żeby troszeczkę te nasze akumulatory naładować, żeby zostawić gdzieś ten stres, te trudy życia, które w dniu codziennym nam towarzyszą. Dzisiaj mamy święto, mamy dzień wolny, więc delektujemy się tą nie tylko wolnością, ale i swobodą i tą dobrą, pozytywną energią. I takiej pozytywnej, dobrej energii życzę Wam wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.